Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie. Mówi bowiem Izajasz: Panie, któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. Lecz z nich największa jest miłość. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Witam serdecznie pastora w naszym studio. Dzień dobry, witam. Nasze dzisiejsze spotkanie jest ostatnim z tego cyklu, w którym próbujemy odpowiadać na różne pytania dotyczące Boga i spraw Biblii. Podczas tego spotkania chciałbym, abyśmy zastanowili się nad kwestią wiary. Potocznie mówimy, że ktoś wierzy lub nie wierzy w Boga. Jakkolwiek by nie patrzeć na przyczyny, z których wyrasta wiara u jednych, a zanika u drugich, faktem jest to, że ludzie nie postrzegają Boga jednakowo i że Bóg nie wszystkim jednakowo się objawia. Skoro tak oczywiste jest, jak próbuje przekonać nas Biblia, że Bóg jest wszechobecny, wszechmogący, że jest On stworzycielem wszechświata, kontrolującym na nim wydarzenia, zabiegającym o szczęście i życie każdego człowieka. To po pierwsze, dlaczego bez wiary człowiek nie potrafi mieć tej pewności? A po drugie, dlaczego jedni potrafią w takiego Boga uwierzyć, a inni nie? Istnieje taka bardzo gruba kategoria ludzi, podział na wierzących i na niewierzących. Pismo Święte jednak omawia kwestię wiary w przeszło 200 fragmentach. Dlatego mówiąc o wierze, dobrze, jeżeli dookreślimy, o jakiej wierze mówimy. Jeżeli na tym etapie mówimy o takiej wierze intelektualnej, czy akceptujemy w naszym umyśle tezę istnienia Boga lub tezę nieistnienia Boga, to określamy jako światopogląd człowieka, materialistyczny bądź idealistyczny. Stąd sądzę, że podtrzymywanie tezy, jakoby Bóg w nierównym stopniu objawiał się ludziom, jest dość ryzykowne. Równie dobrze można by było powiedzieć, że Bóg w równym stopniu objawia się ludziom, a robią oni z tego różny użytek. No, nie wszystkim. Bóg nie objawił w taki sposób jak Mojżeszowi, Jezusowi, apostołom, nawet tym 500 ludziom, którzy stali i widzieli Go, jak szedł do nieba. Tutaj są różnice. Spróbujmy sobie rozszerzyć dziedziny, w których możemy poznać Boga. Nigdy się poganom nie objawiał Bóg w taki sposób, jak tym braciom, którzy 500 naraz oglądali zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. W liście do Rzymian czytamy, że poznali Boga poganie, a nie uwielbili jako Boga. Wydaje się, że wielką księgą mówiącą o Stwórcy, bo na razie mówimy o tym poziomie wiary, jest Księga Przyrody. Jeżeli ówcześni ludzie z wielkim zainteresowaniem śledzili niebo i poczynili doskonałe opisy i spostrzeżenia dotyczące firmamentu i to ich skłaniało do istnienia Boga, to współczesny człowiek, który to zagadnienie traktuje naprawdę poważnie. Jest dla niego ta kwestia istotna, czy jest rzeczywiście ten Bóg, który uczynił to, stworzył, zaprojektował. To człowiek taki może sięgnąć do literatury opisującej
na świat jawiący się pod mikroskopem biologa, który spogląda w ludzką komórkę i gdy dostrzega tam taką myśl techniczną, skondensowaną, tak potężną, że próbuje się określić zawartość informacji genetycznej komórki na pojemność zapisu Brytaniki w kilkudziesięciu tomach. Gdy uzmysłowimy sobie to, że w każdej ludzkiej komórce jest zapisany cały układ genetyczny człowieka, doskonały, gdy zobaczymy, jak zrasta się ciało, jak funkcjonuje krew, jak funkcjonują wszystkie narządy, ale to wszystko nas tak bardzo zadziwia i tak nas informuje do tego, że musimy być dziełem istoty, która zaprojektowała i wykonała to. Ale która także w ten projekt techniczny, o którym pastor mówi tak doskonały, wprowadziła walkę. Bo właściwie na poziomie biologicznym człowieka dostrzegamy cały czas walkę. Niszczenie jednych bakterii przez drugie. Układ odpornościowy przecież. To prawda. Dochodzimy do zagadnień moralnych. Ale chciałbym oddzielić zagadnienia techniczne najpierw od zagadnień moralnych. I patrząc na człowieka takim okiem inżyniera, konstruktora, jest to dzieło tak złożone, tak skomplikowane, że mówienie o tym, że struktura i funkcjonalność człowieka jest wytworem przypadku, jest niedorzecznością. Odrębnym zagadnieniem jest, jak to wszystko właśnie działa w tych ekosystemach, prawda? Razi nas właśnie ten fakt walki o byt z postulatem miłosiernego Boga. Ale gdy obserwuję loty ptaków, to sądzę, że przed potopem absolutnie nie było wędrówek lotów ptaków. Wyważony, umiarkowany klimat nie tworzył potrzeby wielkich wędrówek ptaków, waleni morskich, wielorybów, innych ssaków, które się przemieszczają w oceanach i związane są, te wędrówki są związane z pewnymi cyklami klimatycznymi. Więc zastanawiam się, po potopie musiał Bóg dokonać skorygowania i to znaczącego skorygowania całej przyrody, aby ją dostosować do nowych warunków. W przeciwnym razie by padła, zginęła. I nie wiem, czy efektem tych przeobrażeń klimatycznych, przyrodniczych, efektem też grzechu, nie pojawiły się zwierzęta, które toczą walkę z sobą, które się zjadają. Zwierzęta roślinożerne, a zwierzęta mięsożerne mają zupełnie inny układ trawienny, inną długość układu trawiennego, inne odmienne zespoły trawienne. Więc nie sądzę, aby dokonało się to tak ewolucyjnie. Chyba że założymy, że Bóg wszczepił jednostkom taką siłę przystosowawczą, że ona przekształca organizm. Ale to są pewne tezy i nie jestem w stanie odpowiedzieć na to z całym przekonaniem. Ale dostrzegam tutaj właśnie tą walkę o życie, o byt. Bóg dopuścił sam zabijanie zwierząt i spożywanie po potopie. Wynikało to z jakichś uwarunkowań środowiskowych. Nie wiadomo, czy wtedy Pan Bóg nie poczynił jakiejś korekty wśród istot, bo nie przypuszczam, aby można było zupełnie Boga wyłączyć z tego właśnie cyklu przeobrażeń. Bóg, proszę sobie też wyobrazić, że sam wprowadzając system ofiarniczy, zupełnie świadomie usankcjonował śmierć istot, które wskazywały na ofiarę Jezusa Chrystusa. Pocieszające jest to, że cały ten cykl bólu rozpoczęto ofiarą złożoną za grzech Adama i Ewy, która symbolizowała śmierć Jezusa Chrystusa. I ten cykl bólu zamknie zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad grzechem. Ja to wierzę. Dzisiaj dla przeciętnego telewidza, który bombardowany właśnie z tymi programami przyrodniczymi. Jaki obraz tej korekty wyłania się? Obraz walki, bólu, niesprawiedliwości. Ten, kto jest silniejszy, wygrywa, ten, kto słabszy, przegrywa. To kształtuje ich obraz.
To prawda. W co będziemy się szczególnie wpatrywać i czym zapiszemy nasz umysł, jakie wprowadzimy tam informacje, takie będą nasze przemyślenia i takie będą nasze wnioski. Można tak zawęzić perspektywę oglądu rzeczywistości, że możemy się napełnić tylko goryczą i bólem. Od nas zależy, jak tą perspektywę rozszerzymy. Upadek Adama pociągnął za sobą przeobrażenia w całym świecie przyrody. Tak sprawozdaje Pismo Święte, że stworzenie zostało poddane cierpieniu razem z upadkiem grzechem człowieka, gdy grzech wszedł na nasz ziemski świat. Ja nie wiem, jakie są alternatywne rozwiązania, które się jawiły w umyśle Bożym odnośnie uporządkowania świata w nowych, grzesznych warunkach. Być może ten wybór został jeszcze zdeformowany samą istotą grzechu. Ja wierzę w miłosierny Boży plan i wierzę w sensowność Bożych przeobrażeń, które tutaj się dokonują, ale wiem, że te przeobrażenia też są ciągiem takich zdarzeń, przyczyna, skutek, gdzie jest praprzyczyna w grzechu Adama. I to jest właśnie współgranie tych dwóch kwestii. Wyobrażam sobie, że to jest szalenie, trudna kwestia, dlatego że rozpatrujemy najpierw pewne przeobrażenia w sferze moralnej i próbujemy tworzyć implikacje, że nastąpiły przeobrażenia w sferze, bym powiedział, już materialnej, struktury człowieka, struktury zwierząt. I być może warto popatrzeć na ten układ, bo to są nasze jakieś spekulatywne rozmyślania. Że cały świat nie tylko został stworzony, ale jest podtrzymywany mocą Bożą. I ten wpływ Boży jest ciągłą odnową tego świata. I ten wpływ utrzymywał doskonałe, przyjacielskie stosunki, jeżeli można mówić właśnie o wymiarze przyjaźni właśnie zwierząt, ale takiej życzliwości, prawda? Takiego nieszkodzenia sobie nawzajem. Ale też obserwujemy takie przypadki, że zwierzęta sobie wzajemnie pomagają, prawda? Więc teza Darwina, że w przyrodzie jest tylko walka, jest nieuzasadniona, bo sporo znajdujemy właśnie takich układów, które współprzyczyniają się do ogólnego dobra. Jeżeli Adam z Ewą zrezygnowali z panowania Boga w ich życiu, gdy tymczasem Adam był zarządcą całej ziemi, to tą przestrzeń wypełniła istota, która była wroga Bogu, która później ośmieliła się przychodzić na zebrania synów Bożych, jak w Księdze Joba czytamy, jako przedstawiciel ziemi. I ten wpływ dobroczynny Boży został ograniczony moralnym wyborem człowieka. I wszedł na ten świat duch inny, wrogi. Nie wiem, do jakiego stopnia tego typu założenie uzupełnia nasz sposób rozumowania. Myślę, że generalnie jest to poprawna myśl. Ale jak to w szczegółach przebiegało na poziomie poszczególnych gatunków, to trudno powiedzieć. Rozpatrywanie jednak kwestii ziemi bez zrozumienia ingerencji szatana w dzieje właśnie ziemi jest błędem. Rozpatrywanie tego w tych kategoriach, że to Bóg tak skorygował tylko i wyłącznie, bo ja wierzę, że dokonana została jakaś korekta, gdy potop ogarnął całą ziemię. Nastąpiły takie przeobrażenia, w ogóle inaczej ten materiał kondensujący ciepło się w ogóle rozłożył na ziemi. Być może, że nastąpiło jakieś odchylenie ziemi od stosunku do innych planet pod innym kątem. Spadł płaszcz ochraniający całą ziemię, płaszcz prawdopodobnie z wody, gdy olbrzymie zasoby wodne, które były w głębinach, wyszczeliły. W ogóle została zniszczona ziemia w czasie potopu. I nastąpiły takie zmiany klimatyczne, że sądzę, że Bóg musiał dokonać korekty, przystosowując świat przyrody do nowych warunków. Ale jakie jest dzieło szatana w tym, że te zwierzęta są tak krwiożercze, no to trudno tutaj jakoś określić, bo to są pewne sfery wpływów takich, ja wiem, nieuchwytnych, prawda?
Oczywiście mam jakieś przekonanie, ja w to wierzę, ja tak domniemam, ja nie jestem pewien, że absolutnie tak było. Ale mocno bym podkreślał to, że Bóg stworzył dzieło dobre i w objawieniu, na końcu historii grzechu czytamy, że wszystko było znowu dobre, że Bóg stworzył nową ziemię i nowe niebo. W skali cierpienia, które zniósł Bóg, patrząc na ziemię, mieści się też śmierć Jezusa Chrystusa, aby to cierpienie zginęło, aby było unicestwione. Stąd bezsprzecznie to są trudne kwestie, ale początek tego zła tkwi w wyborze człowieka, a Bóg mi się jawi jako istota, która robi co może, aby to cierpienie skrócić i zminimalizować. W świecie przyrody obserwujemy również przeformułowania natury, przeformułowania zewnętrznego kształtu, prawda? Są to pewne mutacje, które, tak jak na przykład wśród takiego małej muszki, jaką jest owocówka, albo motyle, które się przystosowały w Anglii i w innych częściach świata do warunków zewnętrznych. Jeżeli istnieje możliwość przystosowania się kształtem, kolorem do nowych warunków, to również miały te istoty zdolność przystosowania się w sferze konsumpcji do nowych warunków. Ale jaka jest ingerencja istoty tej nieprzyjaznej, szatana, którego nie możemy rozpatrywać tylko w kategoriach takiego demona, który zwodzi, ale musimy rozpatrywać jako istotę szalenie inteligentną, który robi wszystko, aby świat ten świadczył na niekorzyść Boga. Przejdźmy w takim razie do tego drugiego znaczenia wiary. Nowy Testament naucza, że wiara jest Bożym darem, ale z drugiej strony stwierdza, że potępieni będą ci wszyscy, którzy nie uwierzą. Kto więc pastora zdaniem ponosi winę za brak wiary u człowieka, który na przykład spoglądając na świat po prostu nie potrafi dostrzec w nim Boga pełnego miłości, dobroci, troski? Kogo to wina? Kto jest za to odpowiedzialny? Pismo Święte informuje nas o tym, że taki bezcenny przymiot charakteru, jakim jest wiara, bezcenny przymiot osobowości, jakim jest wiara, jest również darem Boga. Ale tak jak siły fizyczne człowieka też są darem Boga, tak pomnożenie tych sił albo doprowadzenie do takiego tępienia fizycznego jest w gestii człowieka. Można podjąć ćwiczenia fizyczne, można się wzmocnić fizycznie. I tak samo bezruch intelektualny w tej sferze właśnie poznawania Boga doprowadza do tego, że wiara może zaginąć. Ale czasami wręcz przeciwnie, właśnie poszukiwania, analizy także doprowadza ludzi do utraty wiary. Wyobrażam sobie, ale wiąże to z tym, że wyrażę może tą myśl najpierw takim przysłowiem: z kim przystajesz, takim się stajesz. Jeżeli oczy swoje tylko skierujesz na to, co neguje istnienie Boga, to prawdopodobnie tym nasycisz swój umysł. Ale człowieka powinnością jest w imię obiektywizmu, przynajmniej w punkcie wyjściowym, rozpatrzyć rzetelnie argumenty za i przeciw istnieniu Boga. I jeżeli umysł jego przekona go, że Bóg istnieje, to doskonałą księgą, która dalej objawia i pogłębia zrozumienie Boga, jest Pismo Święte. W Piśmie Świętym czytamy na przykład w liście do Rzymian w 10 rozdziale 17 wierszu, że wiara się rodzi ze słuchania. Oczywiście nie słuchania wywodów ateistycznych, tylko słuchania słów z Pisma Świętego i rozmyślania i obcowania właśnie w tej sferze. Dalej. W pierwszym liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale, w 9 wierszu czytamy, że osoby, które się zetkną z Bogiem i zetkną się z Bożymi radami odnośnie życia, mogą postępować dalej w tym poznaniu i wprowadzać je w życie. I wtedy ta wiara staje się wiarą żywą, tak jak jest w liście do Galacjan w 5 rozdziale, w 6 wierszu powiedziane, że wiara właśnie może wzrastać, rozbudować. Ale jeżeli temu poznaniu nie będą towarzyszyły czyny, które
są potwierdzeniem wiary, tego światopoglądu, to powstaje coś takiego jak wiara martwa. W liście Jakuba w 2 rozdziale 17 wierszu czytamy, że wiara bez uczynków jest martwa. Wobec tego, jak jest z tą wiarą, jeszcze najkrócej mówiąc. Znamienita część społeczeństwa posiada oczy, posiada uszy, w ogóle zmysły. W naszych czasach każdy ma dostęp do Pisma Świętego. W imię obiektywizmu powinien zapoznać się i z jednym materiałem, i z drugim. No dobrze, jeżeli na podstawie poznania i jednej strony, i drugiej wciąż nie wierzy w Boga, czy to znaczy, że jest nieobiektywny? W liście do Rzymian czytamy, że Grecy uwierzyli w Boga, a nie uwielbili Go jako Boga. Może tutaj tkwi właśnie przyczyna tego, że doprowadza do zniechęcenia się w ideę Boga i do niewiary. Ja może tutaj nawiążę do jednego przykładu, który znam. Jak czyny oddziałują na światopogląd? Jeden kaznodzieja opowiadał mi taki przypadek ze swojej pracy, że człowiek, który rozkoszował się poznaniem Boga, tenże człowiek po pewnym czasie nagle zaczął występować przeciwko Bogu. I to tak zdecydowanie i tak drwiąco nawet, że zszokowało to kaznodzieję. A ponieważ był to człowiek, który dopiero wzrastał w swoich jakichś umiejętnościach, poprosił tego swojego znajomego, aby go odwiózł na stację PKP. Odwoził go właśnie motorem i powiedział mu: słuchaj, ja w czasie tej podróży zadam ci jedno pytanie, a ty bądź na tyle uczciwy i odpowiedz mi zgodnie z prawdą, tak albo nie. Czy ty wróciłeś do swojego dawnego, grzesznego życia? I ten człowiek z takim ubolewaniem pokiwał głową. Ten człowiek był kierownikiem spółdzielni fotograficznej i w wielu miastach miał tam swoje przyjaciółki. Coś w tym jest. Jeżeli uwierzysz w istnienie Boga i podejmiesz działania na rzecz innych, działania miłości, życzliwości, dobroci, wprowadzisz zasady w swoje życie, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. To jest też rozmowa z Bogiem, aby pomógł nam się wydostać z tego. Są opracowania, które ewidentnie wskazują, że przyjęcie koncepcji materialistycznej, darwinistycznej wywiera wpływ na życie. Ale może byśmy powiedzieli w ten sposób, że umiłowanie pewnego stylu życia doprowadza do dopasowania koncepcji światopoglądowych pod ten styl. I możemy wiarę zarzucić albo ku wierze lgnąć. Człowiek jest tak złożoną strukturą, że na spostrzeganie wpływają jego emocje na przykład. I jeżeli czegoś się boi, to może mu się to jawić raz po raz w jego jakichś fikcyjnych wyobrażeniach. I tak samo jego indywidualne doświadczenia światopoglądowe mogą być sprzężone z jego umiłowanym stylem życia. Pastorze, ale chyba trudno przyjąć taką tezę, że wiarę można zbudować na obiektywnych przesłankach. Może wtedy nie jesteśmy w stanie powiedzieć Bóg, ale możemy powiedzieć, że istnieje konstruktor rzeczywistości. Jeżeli spotykamy się z tak zwanym kreacjonizmem naukowym, profesor Mieczysław Pajewski właśnie preferuje ten kierunek, to tam jest zawarta taka myśl. Poznanie świata, zarówno świata organicznego, poznanie człowieka na poziomie molekularnym, doprowadza do myśli, że człowiek jest efektem inteligentnego projektu, zatem istniał konstruktor. My, chrześcijanie, mówimy, że ten konstruktor to Bóg. Więc nawet idąc obiektywną drogą tylko poznawczą, dojdziemy do tego, że istniała istota, która powołała te byty, które są tak doskonałe, że na przykład według długości fal pewnych definiujemy sekundę. Jest tyle inteligencji w funkcjonowaniu świata, że mówienie o przypadku jest nieporozumieniem bezsensem, bo przypadkiem nic mądrego się nie tworzy. Myślę, że ta pierwsza wiara, wiara w konstruktora, może być wiarą
wszystkich ludzi w różnych religiach. Taką racjonalną wiarą. Ale Pismo Święte ma to do siebie, że później nam tworzy opis Boga, prawda, Jego atrybutów. Aczkolwiek już z tej przyrody mogę wyciągnąć taki wniosek, że jest to osoba niezwykle mądra. Ponadto jest to istota wrażliwa na piękno. W każdym bądź razie ta istota nam dała zmysł piękna i odbieramy to, co istnieje jako piękne. I to zarówno w gamie kolorów, jak i w kształtach, jak i w zapachach, jak i w smakach. A później Pismo Święte rozszerza nam właśnie to pojęcie, jak powstał grzech, jaki jest plan Boży w stosunku do człowieka i tworzy nam wyobrażenie tego Boga, który nam się jawi jako nie ten, który jest Bogiem mściwym, ale miłosiernym, dobrotliwym, życzliwym względem człowieka. Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jeden czynnik niezwykle ważny w poznawaniu Boga. I tutaj schodzimy już na taki poziom, gdy Bóg się objawia nam w naszym życiu. W modlitwie pańskiej zawarta jest taka myśl, że niech się dzieje wola Twoja. I wierzę w to, że przy naszym aktywnym zaangażowaniu w to, o co prosimy, to Bóg wyznacza miejsce i czas spełnienia tej modlitwy. Ja wierzę, że osoba, która składa swój los w ręce Boga, musi liczyć się z tym, że w jej życiu mogą być zdarzenia naprawdę dziwne i zaskakujące. Może wylać nieraz morze łez, nie pojmując zamierzeń Bożych, nie pojmując koniec dzieła Bożego. Bywa też tak, że ewidentne błędy Bóg potrafi wykorzystać w jakieś nawet pozytywne kwestie. Myślę, że osoby, które trwają przy Bogu, powinny złożyć swój los w ręce Boga. Słyszałem historię, która mnie wstrząsnęła. Olbrzymie deszcze wypełniły krater wulkanu, wyłamały go i olbrzymie ilości błota, wody zalewały całe okolice. I jedna dziewczynka, która już była w tej topieli błotnistej, do ojca, który jeszcze tkwił przy niej, powiedziała tak: jeżeli mnie zostawisz, tatusiu, to znaczy, że mnie nie kochasz. I ten ojciec zrobił wszystko, żeby to dziecko wyciągnąć i wyrwać z tej topieli. Jestem pewien, że Bóg jest miłosierny i możemy zwracać się do Niego z naszymi problemami, nie sugerując Mu rozwiązań. A wierzę, że On przejmie kontrolę nad naszym życiem, jeżeli będziemy spolegliwi i gdy będziemy trwać przy Nim. Ale w Piśmie Świętym mamy taki zapis, że gdyby nawet ktoś bluźnił Synowi Człowieczemu, to Bóg mu przebaczy. Więc Bóg jest tak kochany, tak dobry, że wyciągnie rękę do każdego człowieka w każdej jego potrzebie. Nam się nieraz wydaje, że nasz głos jest taki daremny, że wypowiadamy w słowa w pustkę. Ale nie jest tak. Nie jest tak. Życie moje skłania mnie do wiary w Boga i co więcej, do zaufania Bogu. Czy istnieje dla Boga jakaś różnica pomiędzy człowiekiem, który nie chce w Niego uwierzyć, a człowiekiem, który nie potrafi w Niego uwierzyć, który ma wątpliwości co do Jego istnienia? Jeżeli człowiek chciałby poznać Boga, a mu naprawdę nie wychodzi i miota się w takim zamkniętym pomieszczeniu, gdziekolwiek idzie, to jest ciemność i przeszkoda przed nim. Ale sądzę, że Bóg idzie za takim człowiekiem. Pewnego razu starszy pan, który przyjął chrzest, wstał i powiedział: no wreszcie mnie dopadł. Bóg, jeżeli się schyli nad kamykiem i on go podniesie, to jeżeli ten kamyk nie będzie się wyrywał z jego rąk, nie wyrazi zdecydowanej woli, że chce sobie dalej przy tej drodze leżeć, to on zrobi wszystko, aby go ukształtować i obrobić na swoje podobieństwo. Dlatego, gdy człowiek jest szczery w swoich wątpliwościach i w swoich rozmyślaniach, to pielęgnuje bardzo zacną cechę szczerości, prawda? Nieraz
Mówimy, nie mogę uwierzyć, czy nie potrafię uwierzyć, ale to stwierdzenie bywa, nie idzie w parze z tym obiektywizmem, że mam czas poznawać jedno i drugie. Gorąco bym zachęcał do sprawdzenia tej Bożej obietnicy. Jeżeli ktoś mówi, ja mam wiarę słabą, ja nie mam wiary, ale to Pismo Święte daje odpowiedź i radę na to. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Poczytaj Pismo Święte i miej nad tym refleksję. Spróbuj oszacować wartość moralną tego, co słuchałeś. Istnieje w nas taki mechanizm, że jeżeli naszą uwagę, nasz wzrok, nasze władze poznawcze kierujemy na to, co jest dobre, na piękne sprawy, to tworzy wiarę w nas. Niedawno uczestniczyłem w cyklu programów, który był zatytułowany Dobre Słowo. Jeżeli puścisz program telewizyjny, to tam wycieka nieraz aż brud taki moralny. Gdy napatrzysz się na ten świat bez sensu i podłości, to doznajesz zdeformowanego wyobrażenia świata i ten zdeformowany obraz rzeczywistości zaczyna kształtować i ciebie. Ale są miliony ludzi normalnych. Jest mnóstwo pięknych przyjaźni na tej ziemi, gdzie ludzie się przyjaźnią sobą, kochają się, są dla siebie dobrzy, szczerzy. I warto promować też ten wyobrażenie normalnego świata, prawda? Ale taka jest właśnie perfidia niektórych stacji telewizyjnych i chciałbym konkretny przykład opowiedzieć. W jednym z mieście student został ciężko pobity przez policję. Organizacja studencka zapowiedziała olbrzymi marsz protestacyjny w tym mieście przeciwko policji. Stacje telewizyjne przybyły i wykupiły w dogodnych miejscach na trasie przemarszu tych studentów punkty do filmowania i nadawania na żywo, co tam się dzieje. Studenci wystąpili o pozwolenie na manifestację. Burmistrz miasta zakazał im. Odpowiedzieli wtedy, że nie muszą iść ulicą, mogą iść chodnikami. Rozzłoszczona policja powiedziała, że jeżeli pójdą chodnikami, a któryś spadnie na jezdnię, to go tak wypałują, że się nie pozbiera. Zostały tam skierowane specjalne siły policji i inteligentny komendant policji powiedział w środkach masowego przekazu, że on rozumie studentów. Oni mają rację, bo im się stała krzywda. I dlatego w imię solidarności grupowej bronią się przed właśnie przemocą. A nawet w policji są przejawy zła, dyskryminacji, złości. Ale on życzyłby sobie, aby nabrzmiały konflikt został rozstrzygnięty pokojowo. Zmieniło to zachowanie studentów i policji. I wielki marsz protestacyjny przerodził się w taki odruch solidarności z tym zmarłym, do którego się i przyłączyli w jakiś stopniu policjanci. Redaktorzy, operatorzy schodzili z dachów zawiedzeni. Pytano się, dlaczego to nie filmujecie? Nie ma co filmować. A wtedy jak się ludzie przyjaźnią z sobą, jeżeli rozwiązują w pozytywny sposób konflikt, no to nie ma co filmować. A gdyby się bili, to by to była dobra pożywka, żeby właśnie puścić w wiadomościach. Tak wygląda właśnie mechanizm deformacji tego świata. Sądzę więc, że doskonałą odtrutką na to spreparowane zło jest spoglądanie na to, co jest uczciwością, rzetelnością i szukanie też wzmocnienia swoich właśnie pozytywnych postaw w Piśmie Świętym. Czy w tym tkwi tajemnica wiary? Że doskonałą odtrutką na to spreparowane zło jest spoglądanie na to, co jest uczciwością, rzetelnością i szukanie też wzmocnienia swoich właśnie pozytywnych postaw w Piśmie Świętym. Czy w tym tkwi tajemnica wiary? Sądzę, że tak. Tajemnica wiary tkwi w tym, na co skierujesz swój wzrok i jakimi treściami wypełnisz swój umysł. Często tak zwana sztuka pokazuje symptomy najgorszej patologii społecznej i bardzo często tak zwane wiadomości są takim zdeformowanym wyobrażeniem świata, gdzie jedyne jest kryterium, co jest dziwniejsze, co jest straszniejsze, co wzbudza większe emocje. I jeżeli będziemy wyrabiać sobie
obraz Bożego świata w oparciu o te informacje, no to dojdziemy chyba do jakiejś skrajnej niewiary. Ale jeżeli zobaczymy swoimi oczami ten świat, który Bóg stworzył, to jesteś w stanie zachować pewną jakąś równowagę. Wydaje mi się, że dla współczesnego człowieka olbrzymim zagrożeniem jest odbieranie spreparowanych informacji i spreparowanych przekazów, które pokazują skrajne zło, skrajną niemoralność tego świata. Jeżeli człowiek ogląda ten świat i widzi tyle cierpień, sam przeżył mnóstwo takich tragicznych sytuacji, wojna, obóz, to pomimo tego ta osoba może wciąż się mylić co do obrazu świata? Spotkałem się raz z takim człowiekiem, który był bardzo sceptycznie, a nawet wrogo nastawiony do Boga. Gdzieś tam w podświadomości tkwiła ta myśl, że on jest, bo jeżeli ktoś bluźni, to człowiek inteligentny zawsze bluźni pod czyimś adresem. Więc jeżeli ta osoba straciła nogę w ostatnich dniach wojny, jako 17-16-letni chłopiec, odszczelono jej nogę przy pośladku, to jaki się rodzi mechanizm w człowieku? Dlaczego mnie to spotkało? I ponieważ rozumie się, że ludziom nie było łatwo przeciwdziałać temu, to człowiek myśli, a dlaczego wszechmogący Bóg nie przeciwdziała temu? I wtedy idzie z pretensjami do Pana Boga. I taka wyniknęła dziwna kwestia, którą radzę rozpatrzyć. Kowal zawinił, cygana powiesili. Ludzie odszczelili człowiekowi nogę i ludzie mówią, że tak, oni są samodzielni, oni wypowiedzieli wojnę, oni toczą wojnę. Ale gdy przyjdzie do rozliczeń za cierpienia tej wojny, to adresatem jest Pan Bóg. Przecież człowiek dysponuje swoją wolą i on podejmuje jakieś działania i to są tego typu działania, że nawet może innemu zrobić krzywdę, prawda? Tutaj padła taka myśl, że nieraz się jawi Ziemia jako taki teatr, na którym grana jest bardzo brzydka sztuka. Coś w tym jest. Adam z Ewą dokonali wyboru za całe swoje potomstwo. Oni nas zaprosili do teatru. Nie Pan Bóg. Oni nas zaprosili do tej gry. Scenariusz jeden przygotował szatan, a drugi przygotował Pan Bóg. I każdy człowiek może zaakceptować scenariusz swojego życia według Pana Boga i według szatana. Okrucieństwem tego wyboru jest to, że te wybory człowieka nie dotyczą tylko niego samego, ale jego ekspansja umożliwia mu kształtowanie najbliższego otoczenia i tego żywego, inteligentnego, ludzkiego. I może, realizując scenariusz Boży, kształtować dobro. A może sobie wybrać scenariusz Stalina, Hitlera, innych takich fanatyków, którzy niszczyli ludzkość. Ale później właśnie jest taka droga później goryczy. Jeżeli ponosimy cierpienie, to mówimy, no a gdzie jest Bóg? I Job by nam to dokładnie wytłumaczył. Ale nawet gdy nie zrozumiemy do końca tego, co się dzieje wokół naszego życia, nawet gdy cierpimy, to potrafimy wypowiedzieć słowa, które powiedział Job. A ja wiem, że mój Odkupiciel żyje i w dniu ostatecznym nad prochem moim stanie. No właśnie, tutaj pastor już poruszył ten trzeci jakby poziom wiary, która nie patrzy na to nawet, co człowiek doświadcza, co widzi, a wbrew temu wierzy. W jakimś sensie jest to zadanie kłamu doświadczeniu własnemu. Tak. Okazuje się, że w służbie wojskowej taka służba, jaką jest służba psychologiczna, nie może być przeceniona. Morale wojska to przedmiot najwyższej troski dowództwa. Żeby wojsko wiedziało, o co walczy, o co chodzi, żeby wiedziało, jakie cele realizuje generalne. A wtedy są w stanie znieść najcięższe jakieś przeżycia. Chrześcijanin jest żołnierzem Jezusa Chrystusa, w pełni świadomy chrześcijanin jest żołnierzem Jezusa Chrystusa. Ja to tak akceptuję. Ja mam do tego przekonanie. Ja nie wszystko muszę dokładnie rozumieć. Ale ja generalnie znam, o co walka idzie.
jakie są cele wystawione. Ja robię wszystko, aby te cele realizować w swoim maleńkim życiu. Paweł nam wiarę próbuje przyrównać do elementów zbroi ówczesnej. W liście do Efezjan w 6 rozdziale, w 16 wierszu mówi, że wiara jest tarczą. Wszelkie pociski jest w stanie powstrzymać i zagasić. Proszę zwrócić uwagę, że Paweł charakteryzuje właśnie te intelektualne ataki szatana w tą subtelną umysłowość człowieka jako pociski zapalone, rozżarzone. W innym miejscu, w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, w 8 wierszu, mówi, że wiara jest pancerzem, który nas chroni. Jeżeli nasza identyfikacja z zamierzeniem Bożym jest znacząca, to nie liczmy na to, że nas szatan zostawi o tak z boku. On zrobi wszystko, żeby w nasze umysły wsiewać niewiarę. I chrześcijanin musi sobie zdawać sprawę, że jeżeli przegra na poziomie umysłu, to przegrał swoje życie. Swoje życie wieczne. Więc ja chcę w życiu Bożym realizować Boże cele Bożymi metodami. I niczego z repertuaru strategii szatana nie włączam do mojego życia. Skoro jesteśmy przy apostole Pawle, zdaje się, że dla apostoła Pawła wcale nie wiara była czymś najważniejszym, ale miłość. W swoim liście do Koryntian stwierdza Paweł, że najważniejsze w życiu są oczywiście wiara, nadzieja i miłość. Ale z tych trzech największa jest miłość, nie wiara. Jest to hymn miłości, nie wiary. To prawda, ale nigdy Paweł nie wszczepia rozdźwięku między miłością i wiarą. Dlatego, że Paweł mówi w ten sposób. Wiara jest niczym w wymiarze wieczności. To jest taka proteza, która jest nam potrzebna na czas, który nazywamy życie. Tu na ziemi. A później się odrzuca do lamusa rzeczy nieprzydatnych. Dlatego, że nasze obcowanie tutaj właśnie w tym wymiarze, z którego wyłączony jest Bóg, z postrzegania i aniołowie i cały ten świat, my musimy przyjąć wiarą go. A ta wiara później jest do niczego niepotrzebna. Powiedział, jest wiara, nadzieja i miłość, ale z nich największa jest miłość. I miłość jedynie pozostanie. Wszystko, co nie wynika z miłości, nie zasługuje na miarę czynu w wielkim znaczeniu tego słowa. Ale powiedzmy sobie w ten sposób. Teraz przejść przez życie bez wiary się nie da. To jest taka proteza, ale skuteczna. W pierwszym liście Piotra, w 1 rozdziale, w 7 wierszu czytamy, że wiara jest złotem najcenniejszym. Jeżeli stracisz zaufanie, ufność, nadzieję, to koniec. Można mieć wiarę intelektualną, że Bóg jest i że jest dobry, sprawiedliwy, miły, ale powiedzieć, ale ja jestem niedobry i dla mnie nie ma szans. Ja rozumiem, że na różnych poziomach rozwoju człowieka ta ufność i ta nadzieja, to umiłowanie przybiera różne kształty. Proszę zwrócić uwagę, że ta dziecięca ufność też ma swoje uzasadnienie w doświadczeniu dziecięcym. Ma swoje malutkie dowody. A jeżeli to dziecko się rozwinie, to może nawet przejść okres buntu. A znowu mija pewien okres czasu i mówi, o, zaczynam rozumieć swojego ojca. Nie zawsze to tak bywa. To jest jakaś pewna ilustracja, ale chciałbym tym przykładem wykazać, że my mamy w swoim życiu różne chwile. Na przykład niepowodzenia jakieś miłosne u niektórych osób czynią takie zdołowania w życiu, że mówią, o, nie ma miłości, nie ma Boga, bezsens. Za jakiś czas spotykam ich tak uśmiechnięty i mówię, jak dobry jest Pan Bóg dla mnie. Dlaczego więc Bóg nie uczyni czegoś, aby ludzi uwolnić od tych rozterek, niepewności, wątpliwości, polegania na wierze ciągłej, która, jak wiemy, się chwieje? W końcowych rozdziałach Ewangelii Jana czytamy o Tomaszu, który się już zdenerwował na tą huśtawkę emocjonalną, jaką przeżywał w związku z ostatnimi dniami życia Chrystusa. Widział, jak nie włożę palców w jego ranę, jak nie dotnę blizn, nie uwierz. Jezus Chrystus mu się ukazał, ale wypowiedział takie słowa, które, no właśnie, jak je zrozumiemy tutaj, że błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
Czy każdy musi przejść taką samą drogę życia, jaką przeszedł Eliasz, jaką przeszedł Mojżesz i apostołowie? Sądzę, że jeżeli ktoś chce doświadczyć istnienia Boga, to w Piśmie Świętym jest wystarczająco wiele obietnic, żeby doświadczył, że ten Bóg jest. Bóg życzy sobie, abyśmy Go doświadczali. Jeżeli człowiek to robi z całym przekonaniem, to może cudownych rzeczy doświadczyć. Słyszałem w radiu taką audycję o człowieku, który był rzymskokatolikiem, który przeczytał o tym, że należy oddawać dziesięcinę. Nie wiedział może dokładnie jak, gdzie, ale postanowił ją oddawać w dobrym celu. I odkładał to, te pieniążki u siebie i ktokolwiek przyszedł, prosząc o pomoc, o wsparcie, on z tych funduszy mu udzielał. I pewnego razu miał taką niekorzystną sytuację, że naprawdę nie miał, wydawało mu się, że już nie ma z czego odłożyć i zaniechał tego. W następnym miesiącu jego interesy się potoczyły tak nieszczęśliwie, że powiedział nie, to coś jest nie w porządku, ureguluję to wszystko do końca. On regulował dług względem biednych, względem potrzebujących. I proszę sobie wyobrazić, że on miał odwagę na antenie powiedzieć o tym, że doznał takich Bożych błogosławieństw, że go to umocniło w sensowności tego, co on robi. Człowiek coś poznał, coś zrozumiał cząstkowo i to cząstkowo stosował i Bóg już błogosławił mu i pomagał. Więc my możemy doświadczyć istnienie Boga i jeżeli wyobrazisz sobie taką sytuację, każdy z nas pochodzi z jakiejś grupy rówieśniczej, z jakiegoś środowiska. Popatrz, jak to twoje środowisko wyglądało bez Boga, a jak twoje życie wygląda z Bogiem. No i popatrz. I porównaj sobie, czy ta droga życia z Bogiem nie jest lepsza. Więc to są takie przekonywujące argumenty. Bóg dał jak gdyby receptę na twój ból. No przeczytaj i zastosuj. A po pewnym czasie przekonasz się, że to działa. Niektórzy mają takie podejście, że łykną tabletkę i mówią, o, nie pomaga. Nie pomaga natychmiast, prawda? Nie. Boże lekarstwo zażywasz codziennie i później po jakimś czasie widzisz, to leczy moje życie. To życie jest piękniejsze. Stąd może nasza wiara wzrastać i zaufanie do Boga. Tak, ale wiara czasami pojawia się u ludzi tuż przed śmiercią. Mamy także przykład Łotra wiszącego na krzyżu, który tak możemy założyć, że na podstawie swoich czynów i działań to no, daleko odbiega od ideału Izraelity wierzącego i daleko od respektowania praw boskich, a mimo to w ostatnich minutach swojego życia otrzymał zapewnienie zbawienia. Czy pastora zdaniem na łożu śmierci mogą decydować się losy człowieka, który przeżył życie całe złe? Z pewnością mogą. Gdzieś w umyśle człowieka funkcjonuje system wartości. Wartością są przyjemności również. A jednak naczelną wartością jest życie. I gdy później dochodzi do takiego momentu, że zamyka się życie, gdy możemy dokonać oglądu życia, tak obiektywnie, już ponad tymi emocjami, ponad tymi uniesieniami. I z tej perspektywy ocenia wiele swoich dokonań i widzi, jakie to jest bezsensowne. To rodzi się właśnie taki namysł. I mówi tak, no na wieki przeminąć. Ale ostrzegałbym przed jednym. Niektórzy mówią tak, to będę sobie żył jak chcę, a pod koniec życia nawrócę się do Pana Boga. Przeczytałem w katechizmie Spirago, w tych dodatkach jego historycznych o takim młodzieńcu, który powiedział tak, ja znam trzy tajemnicze słowa. Boże, przebacz mi. Jak będę umierał, to krzyknę, Boże, przebacz mi. I pewnego razu po takiej pijackiej uczcie jechał przez most i konie się spłoszyły, a to jest historia z XIX wieku. I tak biegły, że przełamały barierę mostu i cała ta kareta poszła do rzeki. Rodzice się pytali tych, którzy tam byli i słyszeli, jakie powiedział ostatnie słowa. A powiedział, a niech to diabli wezmą.
z kim chodziłeś, ten cię wziął. Człowiek, który żyje z Bogiem, to ostatnia jego myśl dąży do Boga i mówi: Boże, przebacz mi. Ale jeżeli ktoś prowadził hulanki w swoim życiu i takie przyjemności szatańskie miał, to niech nie myśli, że w tym umyśle zrodzi się pragnienie powrotu do Boga. Może się zrodzić. Łotr. Łotr na krzyżu jest tego właśnie dowodem. Ale historia nam dostarcza bezustannych przykładów, że jakie cele w życiu się realizuje, to takie nieraz się toczą w ostatnich momentach życia. Więc jeden przypadek o łotrze jest napisany, opisany dlatego jako jeden, żeby nie pozbawić nadziei tych, którzy są w beznadziejnej sytuacji, ale jest tylko jeden, żeby uzmysłowić, że to nie jest tak częste. Tak uważam, że czyny tworzą zwyczaje. Zwyczaje tworzą pewne nałogi, pewne takie ścieżki myślowe, pewien styl życia, który tak się wryje w umysł człowieka, że jest jak gdyby taką drogą z kolejnami, z której trudno wyskoczyć. Jeżeli człowiek całe życie pędził w nieprawości, w grzeszności, to trudno ten umysł tak wyrwać i przestawić na obcowanie z Bogiem w ostatnich chwilach życia. Więc jest obawa, że możemy się nie pojednać z Bogiem, nie zdążymy, nie zadbamy o to. A bywa właśnie i to, że przy tym obrachunku to ten bilans może być dla nas tak przytłaczający, że raczej do serca wkradnie się niewiara w miłosierdzie Boże niż wiara. Pismo Święte daje wystarczająco wiele przykładów na to, że sporo osób wybrało sobie taką drogę życia i doprowadziło ją do finiszu, który się kończy wieczną śmiercią. I to jest wielka tragedia. Widok cierpienia, zwłaszcza tego niezawinionego, jest chyba główną przeszkodą, która utrudnia ludziom wierzyć w Boga osobowego i współczującego. Najwięcej trudności przysparza człowiekowi pogodzenie wiary w Boga, który jest wszechmocny i miłujący, z tym, co widzi, spoglądając na świat. Bo gdyby Bóg prawdziwie był wszechmogący, to byłby w stanie zapobiec tylu cierpieniom na ziemi. O tym już mówiliśmy. Dlatego w rzeczywistości, w jakiej żyjemy, wiara w Boga miłościwego i który wszystko może, jest dla niektórych ludzi tak trudna do pogodzenia. Dla nich obraz Boga, jaki kreśli świat, ukazuje go raczej w świetle takim, gdzie przygląda się temu światu, niż na niego wpływa. Psychologia zarządzania zna taki termin jak kierowanie ręczne i kierowanie z wykorzystaniem pewnych mechanizmów ekonomicznych. Ręczne kierowanie polega na tym, że jak nie wiem, jaką decyzję mam podjąć, to dzwonię do szefa i mówię: no wiesz co, no ale jakbyśmy to zrobili? Jest drugi sposób zarządzania, że się zna prawa ekonomiczne, wykorzystuje się je i prowadzi się przedsiębiorstwo zgodnie z tymi prawami rynku i ekonomiki. My byśmy nieraz sobie życzyli od Pana Boga tak zwanego ręcznego kierowania. I pytamy się, a czemu nie powstrzymał dłoni Ewy i Adama, gdy sięgali po owoc z drzewa wiadomości dobrego i złego? Czemu nie wygonił Dawida od Berszeby? Gdzie był? Bóg dał swoje prawa. Straszną cechą tych praw jest to, że ich łamanie tworzy skutki do kilku pokoleń. I człowiek już traci świadomość związku przyczynowego, tylko widzi na przykład chore dziecko, umierające, a nie wie, gdzie jest przyczyna. Autentycznie nie wiemy, gdzie jest przyczyna. Gdy widziałem właśnie na onkologii w Warszawie słabiusieńkiego, umierającego chłopca, i ojca, który przyklęknął przed nim i go tak delikatnie podtrzymywał w rękach swoich, to doznałem takiego przypływu żalu. Koleżanka moja, która była pielęgniarką, powiadała mi, że umierała 7-8-letnia dziewczynka. I mówiła do tatusia: tatusiu, ja umieram, ale ty się nie martw, ty nie smuć się. Takie dziecko miało świadomość umierania. Więc to nas strasznie boli, bulwersuje. Ale ktoś tam popełnił błąd wcześniej. My już nawet nie jesteśmy w stanie to uchwycić. A może po prostu wskutek jakiegoś stylu życia wkradła się choroba do tej rodziny, która później zaczyna zbierać swoje żniwo.
A wszechmogący Bóg zaniechał pomocy? A Pan Bóg dał prawa i ciągle prosi ludzi, aby postępowali według tych praw. I nie będzie światem kierował ręcznie, bo byłoby to zaprzeczeniem wolnej woli człowieka, o którą tak człowiek się dopomina i tak chce. A później, jak mu coś nie wychodzi, to zwraca się do Boga. Co to znaczy słowo niezawinione zło? Jak to możemy zrozumieć? Niezawinione zło. Niezawinione cierpienie. No ktoś, kto nie przyczynił się do tego stanu osobiście, który przeżywa. Tak. To jest niezawinione cierpienie przez tego, który cierpi. Ale może wina za to cierpienie spoczywa kilka generacji wcześniej. Mój kolega prowadził program antynikotynowy i w czasie tego prowadzenia miało to miejsce w Tomaszowie Mazowieckim, wszedł taki barczysty pan i wyszydził całą akcję. Powiedział, że on ma 80 parę lat. Patrzcie się, jak się trzyma. I palę papierosy, ile chce. I co wy mówicie o szkodliwości papierosów? Mój kolega zadbał o to, aby dotrzeć do domu tego pana. I spojrzał na ten dom, jak on funkcjonuje, jeżeli taka osoba pali te 50 papierosów dziennie w domu i żyje 80 parę lat. Zobaczył przerażające skutki w najbliższym otoczeniu. W schorowanych dzieciach, w ubóstwie. Są takie jednostki, które świetnie żyją, dobrze się mają, a swoim wpływem niszczą otoczenie, środowisko. I wtedy mówimy o niezawinionym cierpieniu. Ale kto zawinił? Bóg zawinił? Jedno dziecko było leczone z nałogu palenia papierosów, które miało 5 miesięcy. Paradoks, prawda? Później jakieś kłopoty, mówimy, niezawinione. Tak, ale rodzice zawinili. Tak, pokolenia wcześniejsze. Tak, ale mówi się także o zaniechaniu czynienia dobra, jeżeli ktoś miał środki na to, aby pomóc. O człowieku takim mówimy, że także zgrzeszył. Bóg ma takie środki i co? Co powiemy? Te Boże środki wyrażają się w tym, że On dał pewne zasady zdrowia, określił coś, co nazywamy stylem życia, zasady postępowania, określił sprawy małżeństw, określił kwestie wychowania dzieci, zawarł całą mądrość i receptę na życie w Piśmie Świętym. Jeżeli byś to stosował i by się okazało, że to nie leczy, moglibyśmy mieć pretensje do Pana Boga. Ale bardzo często z pretensjami do Pana Boga udają się ci, którzy tej recepty przez Niego wypisanej nie stosują w swoim życiu. Sądzę, że Boże rady są trafne. Ewolucja poglądów tak zwanych naukowych i zrozumienia praw i nawet praw genetycznych, przeżywa swój rozwój. Więc lokowanie winy po stronie Bożej jest wyjątkowo niezręczne i niestosowne. Ale Bóg czasami pomaga. Tak. A nie wszystkim pomaga. I trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Wiele ludzi modli się i cierpi i nie doznają pomocy. Niektórzy doznają pomocy. Ale jeżeli by Bóg tak skrupulatnie usuwał wszelkie skutki zła, czy grzech by zdołał objawić swoją naturę? Nigdy by to zło nie zajaśniało tym potwornym, obrzydliwym blaskiem. Ale jak długo mamy się wciąż przekonywać o tym, że zło jest tak okrutne, tak bezgranicznie bezsensowne? Jak długo jeszcze musi Bóg nam udowadniać, że zło jest złem, że ma taką, a nie inną naturę? Ile jeszcze potrzeba cierpienia, żebyśmy się o tym przekonali? Bóg w imię racji, które On zna, dopuszcza na trwanie jeszcze tego eksperymentu. Ja wiem tylko tyle, że jeżeli by zaakceptować Boży plan zbawienia, to w życiorysie człowieka, tak zwane ziemskie bytowanie, to jest sekunda. Że u Boga 1000 lat jest jak jeden dzień. Wiem, że jeżeli mnie ząb boli teraz, to jest straszny ból i cierpienie. Ale on poboli, bo tam mi trutkę założono i za 2-3 godziny przestanie. Ale te 2 godziny to jest szał. Ja wiem, że nas wszystkich boli sytuacja grzechu, ale wierzę, że jeżeli człowiek będzie z Bogiem,
to ból może być inny, cierpienie może być inne i życie może doznać jakiegoś przekształcenia. Nie ręczę za to, że ja odpowiem na wszystkie zarzuty postawione pod adresem Boga. W Apokalipsie jest zawarta myśl, że przez 1000 lat będziemy rozpatrywać przede wszystkim sprawy Boże i rozsądzać, żeby każdy z nas mógł sobie wyrobić stosunek, jeszcze raz, nie na podstawie wiary, ale na podstawie wiedzy do Boga. I Bóg, rozumiejąc to, że ten świat się toczy przedziwnie i strasznie, On nam umożliwi, żebyśmy na to spojrzeli jeszcze raz. Bo Bóg na podstawie swojej wszechwiedzy prowadzi batalię z grzechem i chce ją zamknąć tak zwycięsko, aby się już nigdy nie powtórzyła. A my jako uczestnicy tego bólu, to tym mniej możemy ocenić, bo jesteśmy zaangażowani w ten ból i nie jesteśmy w stanie pojąć całych dzieł Bożych. Kilkakrotnie pastor powiedział już, że Bóg zezwolił na pokazanie światu natury grzechu, zła. Pytam się o tą granicę. Jako ludzkość chyba już wystarczająco przeżyliśmy tego zła. Gdy Kain zgrzeszył, Bóg nie unicestwił Kaina i Kain rozwijał swoją koncepcję życia bez Boga. Jaki był efekt tego? Skończyło się to potopem. To jest jeden taki wielki makroeksperyment. Prawdopodobnie niekonieczny obiektywnie, ale konieczny po zaistnieniu grzechu. Następnie są kolejne wielkie okrucieństwa na tej ziemi. Tak jak na przykład inkwizycja, która wyniszcza około 50 milionów ludzi. Jak szowinistyczne pewne nurty, które wyniszczają. Wojny religijne między religiami, rasizm, niewolnictwo. Jakie lekcje już na tej ziemi przerabiano, ale wierzę, że Bóg wykonuje dobrą robotę, zgodnie z planem, a celem jest, już nigdy zło nie powstanie. Kieruje się zaufaniem w stosunku do Boga. I właśnie tutaj wiara jest potrzebna. Opowiadam się za Bogiem, chociaż ten złożony świat do końca nie pojmuje. Kończymy dzisiejszym programem, spotkaniem, ten cały cykl. Jak pastor podsumowałby, włączając jakby w te wszystkie wątki, te wszystkie trudności, przeciwności? Omawialiśmy wiele zagadnień kontrowersyjnych, które wzbudzają emocje wśród wierzących i nieraz emocje, które są skierowane przeciwko Bogu. I chociaż jawią się trudne kwestie, trudne pytania, to jednak podejmowanie kwestii trudnych też ma swój sens. Ale człowiek musi założyć, że w swoim poznaniu napotka na kwestie tak trudne, że nie będzie mógł na nie odpowiedzieć. W filozofii kiedyś istniał taki kierunek zwany scjentyzmem, który zakładał, że wszystko wyjaśnimy. Już dawno ten kierunek przeminął. Nigdy nie wierzę, że wyjaśni wszystkie prawa rządzące takim chrabąszczykiem, takim czmielem. A cóż dopiero mówić o Ziemi, o kosmosie, prawda? Mnie się podoba pewna myśl, którą wyrażył święty Augustyn. I może ona w jakiś sposób podsumuje to. Bardzo trudno żyć na Ziemi bez uwzględnienia istnienia Boga w wymiarze całego naszego życia. Święty Augustyn powiedział w ten sposób, że w nas istnieje taka pustka, która nas będzie ciągle niepokoić, jeżeli tą pustkę nie wypełnimy Bogiem. Jeżeli zaakceptujemy Boga jako centralną osobę naszego życia, jako naszego Stwórcę, jako naszego Zbawiciela, jeżeli tego nie zrobimy, to nasze życie będzie miało ciągle jakiś niedosyt, jakieś niezwieńczenie, nieukończenie. Jeżeli Boga umieścisz jako naczelną postać i naczelną wartość swojego życia, to inne kwestie i dramaty nawet przeżycia jesteśmy w stanie przezwyciężać. Dlatego bym wszystkich gorąco zachęcał do złożenia swojej ufności w Bogu i do lektury Pisma Świętego,
która nam umożliwi zrozumienie życia, jego sensu, celu. A gdy Jezus Chrystus przyjdzie, wiara przeminie na zawsze. A miłość jako naczelna formuła będzie miała jedyną rację bytu. To uważam za najważniejsze przesłanie końcowe. Dziękuję. Dziękuję.